Komitet Wyborczy numer 2. Pan Wojciech Lech Kowalski, magister pedagogiki, ukończył studia po dyplomowej organizacji. Tak, Bielda, witamy za wydanie otwarcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ma 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej w województwie kujawsko-pomorskim, pan Wojciech Lech Kowalski, jeszcze raz witam. Wyborczy numer 3. Pan Leszek Lewoc. W latach 1994-98 członek Rady Miejskiej w Suwałkach. Radny Sejmiku Podlaskiego. Oklaski. Pan Leszek numer 4. Pan Marek Jurek, marszałek Sejmu, prezes prawicy Rzeczypospolitej. Okręg wyborczy numer 5. Poseł na Sejm pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej kadencji. Wiceprezes prawicy Rzeczypospolitej, czyli pan Marian Piłka. Numer 6. Pan Piotr Strzębosz, magister politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przeszłości radny na szczeblu dzielnicy powiatu sejmiku wojewódzkiego, wiceprzewodniczący prawicy Rzeczypospolitej na Mazowszu. Piotr Strzębosz. Okręg wyborczy numer 7. Pan Sławomir Chińc. Były radny, a potem wiceprezydent Poznania do roku 2012. Wykładowca akademicki, przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej w województwie wielkopolskim. Brawo. Okręg wyborczy numer 8. Pan Marek Grzelaczyk, ostatni wojewoda województwa zamojskiego. Prezydent Zamościa na 1998-2002. Przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej Wojewódzkiej Lubelskiej, pan Marek Żelaczyk. Okręg wyborczy numer 9. Dyrektor Muzeum i wiceprezes Fundacji imienia księdza kardynała Adama Kosłowieckiego. W latach 1999-2002 sekretarz, a później starosta powiatu koluszewskiego, pan Bogdan Romaniuk. Przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej w województwie podkarpackim. Okręg numer 10. Poseł na Sejm w latach 2001-2007. Od roku 2004 pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego Ojcowizna. Przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej w województwie małopolskim, pan Leszek Murzyn. Okręg wyborczy 11. Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Śląskiego drugiej kadencji. Wiceprezes Związku Podhalan w latach 2005-2011. Obecnie honorowy członek Związku Podhalan, autor wielu publikacji związanych z kulturą Podhalan, pan Władysław Motyka. Okręg wyborczy numer 12. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczno-polityczny, pan Tadeusz Marczak. Okręg numer 13. Pan Marek Słomski, w latach 90. lider ruchu społecznego AWS na Pomorzu Zachodnim, przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej w województwie zachodniopomorskim. Pan Marek Słomski.
zasady, które chcemy bronić na forum europejskim, bo ten rok to jest rok wyborów do Parlamentu Europejskiego i zarazem początek na drugiego cyklu wyborczego, cztery kolejne wybory, które zmienią reprezentację polityczną całego kraju. Przede wszystkim zasada Polska głosem chrześcijańskiej Europy. Nie Polska chrześcijańskim głosem Europy, tylko Polska głosem chrześcijańskiej Europy. W Europie, w każdym z naszych krajów żyją miliony ludzi, którzy chcą żyć według zasad cywilizacji życia, którzy chcą szacunku dla praw rodziny. Lekceważenie tych zasad jest nie tylko kwestionowaniem solidarności europejskiej, ale tak naprawdę jest niszczeniem Europy. Europa potrzebuje Polski jako kraju chrześcijańskiego, który będzie się upominał o podstawowe zasady dobra wspólnego narodu i dobra wspólnego narodu w Europie. Te zasady, które papież wymienił Rio de Janeiro, a więc najpierw życie, potem rodzina, potem wychowanie, potem zdrowie, potem bezpieczeństwo. Chcemy, żeby te zasady miały zdecydowaną reprezentację na forum europejskim. Chcemy mówić tam o tym, że działania takie jak na przykład antyedukacyjne zalecenia WHO, które tak naprawdę każą wdrażać wychowanie do życia bez rodziny, do życia bez odpowiedzialności moralnej, w żadnym wypadku nie odpowiadają na temu, wokół czego powinna być realizowana współpraca międzynarodowa. To, że chcę, proszę Państwa, przypomnieć strategię na forum europejskim o strategicznych zasadach, Europa, która polskie rolnictwo traktuje jako dobrodziejstwo dla Europy, a nie jako balast. Polska jest najbardziej rolniczym krajem Europy i nasi rolnicy powinni mieć prawo do takiego samego i tak konsekwentnego wsparcia jak rolnicy w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Grecji, a przede wszystkim jak rolnicy w Niemczech czy w Austrii. Chcemy bronić zasady solidarności, która wymaga tego, żeby narody Europy Środkowej współpracowały, bo tylko współpraca Europy Środkowej może przywrócić równowagę wewnątrz Unii Europejskiej. Unia Europejska to nie są tylko kraje, dla których niezależność energetyczna oznacza niezależność od źródeł z północnej Afryki. Unia Europejska to są również nasze kraje, które padają ofiarą albo na przykład nacisku politycznego Rosji, gdy Rosja wykorzystuje import żywności z naszego regionu, z Polski czy z Litwy, jako instrument sankcji ekonomicznych po prostu, albo wtedy, kiedy swój eksport surowców energetycznych wykorzystuje jako element nacisku politycznego. Solidarność Europejska to jest troska o bezpieczeństwo w naszym regionie, a więc zaangażowanie na rzecz utrwalenia niepodległości narodowego charakteru i otwartości na współpracę z Zachodem tych państw na wschodzie, które chcą z nami współpracować, takich jak Gruzja czy Ukraina. No oczywiście dzisiaj wszyscy patrzymy z nadzieją, dlatego że dzisiaj o tym mówiłem, że też mówimy wiele rzeczy krytycznych na temat spraw, które w Europie wymagają zmian. O tyle no pamiętamy, że w 2004 roku wszyscy widzieliśmy, jak współpraca europejska może wzmacniać niepodległość poszczególnych państw i bezpieczeństwo całych regionów. Wtedy, kiedy Unia Europejska wskutek inicjatywy Polski i Litwy zaangażowała się w wsparcie zmian na Ukrainie. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, ale oczekujemy od Unii Europejskiej, że będzie traktować bezpieczeństwo geopolityczne środkowej Europy, to żebyśmy nie sąsiadowali z rosyjską strefą wpływów, jako interes wspólnej Europy, jako nakaz solidarności po prostu. No, proszę Państwa, Europa solidarna to jest Europa, która szanuje życie chrześcijańskie narodów Europy. Nie abstrakcyjne wartości, nie dziedzictwo, które minęło, tylko realne życie chrześcijańskie. Widzimy to poruszenie w obronie praw rodziny w Europie Zachodniej, na przykład w Manifest Tus we Francji, któremu Polska musi podać rękę. Musimy pokazać, że w Europie dla milionów ludzi prawa ludzkie, to jest przede wszystkim prawo do życia religijnego, to są prawa rodziny, to jest prawo do życia, to jest prawo do kultywowania tożsamości narodowej. To jest wreszcie suwerenność państw, przez które może urzeczywistniać się jedynie demokracja, dlatego że nie ma demokracji bez opinii publicznej. Opinia publiczna istnieje w poszczególnych narodach Europy. Tych zasad, proszę Państwa, chcemy bronić i jednocześnie pokazywać, że w każdej z tych spraw Polska może na forum europejskim znajdować sojuszników. W ostatnim czasie, proszę Państwa, Europa wyprodukowała bardzo wiele lewicowych idei. Bardzo wiele idei, które służą bardziej rozwojowi społecznemu,
niż dobru wspólnemu społeczeństwa. Proszę Państwa, nawet najzwyklejsze formy rozwiązłości można nazywać bardzo efektownie, bardzo pięknie. My proponujemy jedną prostą ideę, która powinna na najbliższe lata wyznaczać kierunek. Najpierw działań wszystkich ludzi dobrej woli, potem wszystkich partii prawicowych i potem zmiany w Europie. To jest zasada Christendom Mainstreaming. Zasada przywracania obecności zasad cywilizacji chrześcijańskiej w życiu publicznym, w organizacjach międzynarodowych, w polityce państw, w programach partii politycznych. I do przyjęcia tej zasady Christendom Mainstreaming będziemy zachęcać wszystkich naszych przyjaciół w Europie. Prawica Rzeczpospolitej jest partią, która konsekwentnie broni zarówno zasad cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce i w Europie, jak i partią, która konsekwentnie broni polskiego interesu narodowego. My jesteśmy partią, która uważa, że obrona zasad cywilizacji chrześcijańskiej, czyli zasad obrony życia, wychowania, rodziny, suwerenności państw narodowych jest podstawą nie tylko odrodzenia naszego kraju, a także Europy. I w Parlamencie Europejskim chcemy przede wszystkim bronić tych zasad. To jest tym bardziej ważne, że dzisiaj mamy do czynienia z bezprzykładnym atakiem na podstawy naszej cywilizacji poprzez szerzenie homoseksualizmu, feminizmu, ideologii gender, innych dewiacji. Tym zagrożeniom trzeba stawić zdecydowany opór, dlatego że to jest polityka wyniszczania Europy. I zasady cywilizacji chrześcijańskiej to są te zasady, które konsekwentnie bronią i wielkości Europy, i jej prawa do rozwoju, i tego, co jest na największe i najświętsze na naszym kontynencie. Dlatego też Prawica Rzeczpospolitej chce być partią, która konsekwentnie broni tych zasad zarówno w polityce polskiej, w polityce krajowej, w polityce międzynarodowej, ale także w polityce europejskiej. W poprzednich wyborach Prawica Rzeczpospolitej startowała jako ugrupowanie samodzielne. Wówczas wiele osób, które popierają nasze zasady, które często mówili, że wyznają takie same poglądy jak Prawica Rzeczpospolitej, nie głosowało na nas dlatego, że obawiało się utraty swojego głosu. Uważało, że wówczas Prawica Rzeczpospolitej nie miała szans na znalezienie się w parlamencie. Dzisiaj Prawica Rzeczpospolitej startuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Podpisaliśmy prawie 2 lata temu porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, na mocy którego kandydaci Prawicy Rzeczpospolitej będą startować z list Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też głos oddany na Prawicę Rzeczpospolitej to jest głos oddany za cywilizacją życia. To nie jest w żadnym wypadku głos stracony, bo nawet jeżeli kandydat Prawicy Rzeczpospolitej nie zostanie wybrany do ciał przedstawicielskich, to ten głos pójdzie na partię Prawo i Sprawiedliwość, partię, z którą Prawica Rzeczpospolitej jest w koalicji. A zatem nie ma obawy, że jakikolwiek głos oddany na Prawicę Rzeczpospolitej będzie głosem straconym.